Górna warstwa gleby, czyli warstwa uprawna, jest fundamentem produkcji żywności. Niestety konwencjonalne rolnictwo prowadzone przez ostatnie 150 lat doprowadziło do znaczącej degradacji gleby. Szacuje się, że niemal połowa najbardziej urodzajnej gleby została zniszczona. Według Davida Montgomery'ego, geomorfologa z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, jeśli ten trend się nie zatrzyma, za kolejne 150 lat ludzkość wyczerpie zasoby ziemi uprawnej. Problem staje się jeszcze bardziej palący, gdy uwzględnimy prognozy francuskiego Instytutu Demograficznego, według których za 30 lat liczba ludności wzrośnie do 10 miliardów. Czy rolnictwo będzie w stanie sprostać temu wyzwaniu? Erozja gleby powoduje znikanie około 10 milionów hektarów gruntów uprawnych rocznie, a jej regeneracja jest niezwykle powolna. Od 10 do 40 razy dłuższa niż proces niszczenia. Profesor Paulina Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w książce Za 5.12 wyjaśnia, że rolnictwo przemysłowe, polegające na uprawie jednego gatunku rośliny na wielkim obszarze, przyczynia się do degradacji gleby. Monokultury są również bardziej podatne na ekstremalne warunki pogodowe, co prowadzi do utraty znacznej części plonów. Eksperci z World Resources Institute sugerują, że do 2050 roku produkcja żywności powinna wzrosnąć o ponad 50%. Jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie tego celu jest poprawa zarządzania glebą i zwiększenie wydajności upraw. Jak jednak to osiągnąć, jeśli zasoby mineralne gleby są już na skraju wyczerpania? Marka Rolmaco przychodzi z odpowiedzią. Od lat skupiamy się na projektowaniu nowoczesnych i wydajnych maszyn do uprawy bezorkowej. Produkujemy m.in. kultywatory do uprawy bezorkowej na czele z modelem U436. Tworzymy również głębosze, pługi dłutowe i brony mulczujące, które wspierają regenerację gleby. Dzięki nim można poprawić strukturę gleby, zwiększyć jej zdolność do retencji wody i wspierać rozwój mikroorganizmów. Uprawa bezorkowa niesie ze sobą liczne korzyści, które znacząco wpływają na poprawę jakości gleby i ogólną wydajność rolnictwa. Przede wszystkim minimalizuje erozję gleby, która jest głównym problemem w tradycyjnych metodach uprawy. Dzięki pozostawieniu resztek roślinnych na powierzchni gleby, uprawa bezorkowa zwiększa zawartość materii organicznej, co poprawia strukturę gleby i jej zdolność do retencji wody. To z kolei ogranicza parowanie i pozwala glebie lepiej zatrzymywać wilgoć, co jest kluczowe w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto uprawa bezorkowa sprzyja rozwojowi mikroorganizmów glebowych, które odgrywają ważną rolę w procesach rozkładu materii organicznej i udostępniania składników odżywczych roślinom. Zmniejszenie zabiegów mechanicznych nie tylko oszczędza paliwo, ale także redukuje emisję dwutlenku węgla, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi. Wreszcie systemy uprawy bezorkowej zmniejszają ilość chwastów i szkodników, co redukuje potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Wszystkie te zalety sprawiają, że uprawa bezorkowa jest bardziej zrównoważona i ekologiczna, co ma ogromne znaczenie w kontekście globalnych wyzwań związanych z rolnictwem i ochroną środowiska. Przykładem skuteczności maszyn do uprawy bezorkowej są bracia Burns z Nebraski, którzy dzięki tej metodzie i okrywowym roślinom poprawili stan gleby na swoim gospodarstwie. Średni poziom materii organicznej wzrósł z 1,8% do 3,4% w ciągu kilkunastu lat, co dowodzi, że odbudowa gleby jest możliwa. Rolmaco, jako wiodący producent maszyn rolniczych, nie tylko dostarcza narzędzia, ale także edukuje rolników w zakresie prowadzenia zrównoważonej uprawy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy dążyć do odbudowy gleby i zapewnienia wystarczającej produkcji żywności dla rosnącej populacji. Rolmaco to marka, która nie tylko reaguje na obecne wyzwania, ale również wyznacza kierunek dla przyszłości rolnictwa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej rolmaco.pl. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia wkrótce.